zanim pomalujemy, trzeba, wiadomo, przygotować powierzchnię. Na pewno trzeba zawsze przeszlifować. Jeżeli drabinę, czy półki, czy materiały, których używacie, były już jakieś starsze, używane, być może już jakieś preparaty się na nich znajdowały, no to trzeba przeszlifować, zdrapać starą warstwę i przygotować już do preparatu, który macie zamiar nałożyć. My wybraliśmy lakier obejce, natomiast Wy macie bardzo szeroką gamę różnego rodzaju farb, beige, lakierów, które możecie użyć. W zależności od tego, jaki preparat wybierzecie, w taki sposób też musicie dobrać do preparatu. Jeżeli chodzi o samą bejcę, bejce nakłada się gąbeczką albo szmatką, oczywiście wzdłuż słojów, delikatnie, bez nadmiarów. Jeśli chodzi o lakiery, lakier obejce, tutaj używa się już pędzli. Na pewno na każdym z preparatów, które chcecie zastosować, będzie na opakowaniu opisane, w jaki sposób, czym używać.